pokazuje dzisiaj jedną z najstarszych metod uzyskania ognia. Uzyskamy ogień za pomocą krzemienia oraz kawałka żelaza. Jest to jedna z najstarszych metod, ponieważ stosowano ją do 1805 roku, dopóki nie wynaleziono zapałek. Jednak już w 508 roku Chińczycy nazywali swoje pierwsze zapałki calowym ognistym patykiem. Do rozpalenia ognia, jedną z najstarszych metod, potrzebujemy kawałka żelaza, krzemienia oraz zwęglonej bawełny. Także potrzebujemy suchej kubki oraz drobnych patyczków na ognisku. Jak należy rozpalić ogień za pomocą krzemienia? Należy sobie wybrać jeden z kawałków krzemienia i sprawdzić, gdzie, w którym miejscu lecą najlepsze snopy iskry. Widzimy, że mamy dobry kawałek stali, metalu oraz dobry kawałek krzemienia. Należy wziąć kawałek krzemienia, położyć na nim kawałek zwęglonej bawełny. I uderzając kawałkiem metalu o krzemień, uzyskać snopy iskier, które zajmą naszą bawełnę. O, już uzyskaliśmy bawełnę. Należy teraz włożyć w naszą przygotowaną wcześniej chubkę, która musi być bardzo sucha, i pomału rozmuchujemy. Uzyskaliśmy ogień. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to jedna z najstarszych metod rozpalenia ognia, jednak nadal skuteczna.